Wojciech Orzechowski, witam cię serdecznie. Już niebawem święta i ten odcinek specjalnie jest temu poświęcony. Jeżeli wytrwasz do końca, dostaniesz prezent. Jaki? Za chwilę się okaże. Ale zanim, to chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat świąt. Bo święta to jest w ogóle taki czas, gdzie łączymy się z rodziną, myślami, gdzie te święta są takie przyjacielskie, ciepłe. Ja sam je uwielbiam, bo to jest taki moment mocno wzruszający. Chociaż nie wiem, czy wiesz, ale Pan Jezus nie urodził się 25 grudnia. No, to możesz poczytać sobie w różnego rodzaju komentarzach internetowych, gdzie i kiedy urodził się Pan Jezus. Natomiast w tradycji chrześcijańskiej tak przyjęliśmy, chociaż nie we wszystkich kościołach, ale przynajmniej katolickim, że właśnie ten czas przypada na 25 grudnia. A wprowadził to w 320 czy 25 roku Konstantyn Wielki, cesarz ówczesny Rzymu. On wtedy w ogóle wiele rzeczy powprowadzał i troszeczkę namieszał, bo on wtedy nawrócił się i też chciał siłą nawrócić całe społeczeństwo, które wtedy było jemu podległe. No, ale oczywiście to nie temat na ten odcinek, ale mówię po to wszystko, żeby wywołać w tobie taką reakcję myślenia i dochodzenia do wszystkiego. Dzisiaj, żeby w życiu cokolwiek osiągnąć, trzeba wnikać, trzeba uczyć się, trzeba dochodzić. I to jest ten czas, kiedy być może w święta będziesz miał chwilę, aby odpocząć od codziennej pracy i zastanowić się, co byś mógł zrobić dla siebie. I teraz uwaga. Obiecany prezent. Jeżeli chciałbyś wniknąć w temat nieruchomości, to zapraszam cię do przeczytania mojej książki Zarabiaj na nieruchomościach.pl. A jeżeli lubisz słuchać, to w tej chwili prezent. Każdy, kto na Facebooku pod tym filmem zostawi swój komentarz, jakikolwiek komentarz do tej treści, która jest, to otrzyma audiobooka ode mnie całkowicie gratis, w tym okresie świątecznym i przedświątecznym. Więc jeżeli lubisz słuchać, a w ogóle lubisz słuchać o nieruchomościach, a może kiedyś marzyłeś, no to jest ten czas, kiedy spełniają się życzenia. Niech ten czas również będzie dla ciebie szczęśliwy i wspaniały. I życzę tobie i całej twojej rodzinie spokojnych świąt Bożego Narodzenia, tego czasu, w którym właśnie jest czas refleksji. I nie tylko refleksji tej dotyczącej spraw ziemskich, ale właśnie, żeby zastanowić się, co trzeba zrobić, żeby z Jezusem nawiązać więzi, że gdy kiedyś powróci, a powróci, żebyśmy mogli spotkać się z Nim razem w niebie. Co ciekawe, w Ewangelii Mateusza jest taki fragment, w którym Jezus mówi, że odszedł i że niebawem powróci, kiedy przygotuje nam mieszkania w niebie. Więc zachęcam, żebyś znalazł taki fragment w Piśmie Świętym. Kto wie, może i w niebie będziemy inwestować w nieruchomości. Nie, oczywiście to pół żartem, pół serio, bo podobno w niebie nie będziemy pracować. Ale zachęcam cię, żebyś się nad tym zastanowił, bo być może kiedyś spotkamy się i tam będziemy sobie wspominać te trudne i ciężkie czasy na ziemi. Więc jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, Wojciech Orzechowski.